Po blisko 4 miesiącach procesu polskich legionistów aresztowanych po bitwie pod Rańczą 24 września 1918 roku do Marmarosz-Sygiet przybył wysłannik cesarza, pułkownik Albin Szagel, obrońca legionistów, późniejszy minister sprawiedliwości Herman Liberman. Przyjął zapewnienia, iż cesarz, zaniepokojony długim procesem, popiera szybkie i polubowne rozwiązanie. 25 września 1918 roku ilustrowany kurier codzienny donosi o katastrofalnym stanie rolnictwa w Galicji. Brakuje ziarna na zasiewy i rąk do pracy. W 16 powiatach Galicji Wschodniej drastycznie spadła liczba bydła z 60 tysięcy do zaledwie 2. Żądano przedtem, by uwolniono Galicję Wschodnią przynajmniej od rekwizycji bydła dla armii. Nim sytuacja w kraju okrzepnie i utworzenie armii będzie możliwe drogą powszechnej służby wojskowej, 26 września 1918 roku królewski polski rząd wezwał ochotników do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Poborowi muszą mieć ukończonych 17 i nie więcej niż 27 lat. Zgłoszenia przyjmują główne urzędy zaciągowe Wojska Polskiego. Na mocy porozumienia z rządem Francji 28 września 1918 roku Komitet Narodowy Polski przejął pełną kontrolę polityczną oraz wojskową nad Armią Polską we Francji. Liczyła około 70 tysięcy żołnierzy i została uznana za jedyną samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą Armię Polską, a jej naczelnym dowódcą mianowano generała Józefa Hallera. 25 września, 79 lat temu, podczas bombardowania Warszawy zginął Stanisław Janicki, działacz rolniczy, polityk i minister. W 1917 roku wszedł w skład tymczasowej Rady Stanu i objął kierownictwo Departamentu Gospodarstwa Społecznego. Był dwukrotnie ministrem rolnictwa i dóbr państwowych. Najpierw w rządzie Ignacego Paderewskiego, później w rządzie Władysława Grabskiego.